Dzień dobry, szanowni państwo, witam bardzo serdecznie, witam państwa, witam drogie dzieci, które dzisiaj przyszły tutaj do szkoły, właściwie przyszły rano już do szkoły, ale teraz się pojawiły tutaj na hali, żeby właśnie zaświętować. Myślę, że możemy to świętować. Dzisiaj mamy uroczyste podsumowanie inwestycji. Jest to inwestycja, która miała nazwę Modernizacja budynku zespołu szkolno-przedszkolnego w Istebnej poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów przeciwpożarowych. Nazwa długa, także posiłkowałam się tutaj, słuchajcie. Nasza gmina realizowała tą inwestycję od kwietnia 2023 aż do lutego 2024, więc prawie cały rok, słuchajcie, tutaj był ten remont, ale to myślę, że wszyscy doskonale o tym wiemy. Dzieciaki wiedzą, my też wiemy, że bardzo długo ta inwestycja trwała, bo była bardzo, bardzo ważna. I dzisiaj właśnie mamy okazję, żeby się spotkać i zaprezentować te efekty. Dzieciaki, myślę, że już w międzyczasie gdzieś tam biegały i widziały efekty. My oficjalnie je dzisiaj też zobaczymy. Inwestycja, która została zrealizowana w ostatnim czasie, wiązała się z bardzo dużym zaangażowaniem całego zespołu z Urzędu Gminy w Istebnej, ponieważ gmina Istebna była inwestorem, oraz z ramienia wykonawcy, tam cały zespół bardzo dobrych kierowników budowy, a także zespół nadzoru inwestorskiego przystąpił do realizacji przedsięwzięcia, które było dla nas priorytetem w tej kadencji, czyli przebudowa budynku gimnazjum, dawne gimnazjum w Istebnej. Teraz znajduje się tutaj szkoła podstawowa numer 1 w Istebnej i udało nam się to. To jest dzisiaj bardzo wielka satysfakcja z wykonanej pracy, z wykonanej przebudowy, ponieważ wcześniej jest to stosunkowo nowy obiekt, bo ma ponad 20 lat. Wcześniej tutaj w salach dosłownie kapało dzieciom na zeszyty, na głowy i było bardzo zimno. Gdyby nie środki rządowe, a pozyskaliśmy prawie 5,5 miliona złotych właśnie na tą inwestycję, to dzisiaj na pewno nie moglibyśmy sami z własnym wkładem z budżetu przystąpić do realizacji tego zadania. Dzięki panu ministrowi Stanisławowi Szwedowi, pani senator ówczesnej Dorocie Tobiszowskiej. Pozyskaliśmy pieniądze rządowe, udało się inwestycje zrealizować. No i dzisiaj, jak zapytam dzieci, które po roku, ponad roku przerwy wróciły tutaj z drugiego budynku szkoły podstawowej na Dzielcu, właśnie do tych sal, to, że widziałam ich uśmiech, entuzjazm, zadowolenie i teraz przeszliśmy po tych klasach, kiedy już odbywają się lekcje, to jest największa satysfakcja, to jest coś niewymiernego dla tych dzieci, dla tej społeczności szkolnej, dla tej kadry pedagogicznej warto zrobić tą inwestycję. Przeprowadziliśmy kilka dużych inwestycji, wielomilionowych. Największą mamy jeszcze w toku, prawie 11 milionów złotych na przebudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej wraz z całym otoczeniem, z placem, z pierwszą częścią parku. Teraz jeszcze będzie druga strona przebudowana. To są bardzo duże zadania inwestycyjne. Mieliśmy też możliwość w tej kadencji przebudować oczyszczalnię ścieków w Koniakowie na Pustkach, też zadanie, które sięgnęło prawie kwoty 9 milionów złotych, również z dofinansowaniem zewnętrznym, tutaj środki unijne, środki rządowe, taki montaż finansowy był i przebudowa oczyszczalni ścieków w Istebnej w Glinianym, tutaj też inwestycja ponad 4 miliony złotych. To są zadania bardzo kluczowe, strategiczne dla gminy Istebna. I dzięki temu, że mam dobry zespół ludzi, z którym dane mi jest pracować na co dzień, bardzo wiele przychylnych ludzi na ważnych funkcyjnych stanowiskach, udało się pieniądze pozyskać, sprawnie je wydatkować i efekty są namacalnie widziane. Ja mam dzisiaj bardzo dużą satysfakcję z tego, że to się udało zrobić, bo to są sprawy nierozwiązane od wielu lat, bo przecież tutaj dzieci uczyły się od 99 roku w tym obiekcie. No jak można się komfortowo czuć w sali, gdzie jest zimno, gdzie trzeba rozkładać miski, wiadra na korytarzu, bo po prostu lał deszcz. Błędy konstruktorskie, błędy wykonawcze, błędy w bieżącym utrzymaniu tego budynku po prostu skutkowały tym, że trzeba było to wszystko gruntownie przebudować. Opracowaliśmy bardzo dobry projekt z panem projektantem, architektem Wałkuskim. Bardzo szybko tutaj mój zastępca Łukasz Małysz przyłożył się do pracy.
pieniędzy, szybko uzyskaliśmy pozwolenie na budowę, no i potem trafiliśmy też na dobrego wykonawcę, wykonawcą była firma Modular. Ona nam tutaj też sprawnie przeprowadziła zakres prac budowlanych na obiekcie. No i oprócz tego trzeba powiedzieć, że cały ten obiekt nie spełniał wymogów, obecnych wymogów PEPOSZ, czyli dostosowania do rozwiązań przeciwpożarowych. My to wszystko zrobiliśmy w tej kadencji, zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy. I tak znajdujemy się tutaj przed budynkiem tego gimnazjum, gdzie jest piękny plac manewrowy, umożliwiający w razie, nie daj Boże, jakiegoś zagrożenia, właśnie swobodne poruszanie się samochodów bojowych, strażackich. I chciałabym też powiedzieć, że te rozwiązania, które są w środku, związane z PEPOSZ, tutaj klatki schodowe dostosowane, wszystkie sale, ciągi wentylacyjne i docieplenie tego obiektu, doświetlenie, bo przedtem były ściany ukośne, teraz mamy ściany po prostu podwyższone i naprawdę no, jest tutaj zrobione to zadanie, powiedziałabym, na piątkę z plusem.